Dzisiaj jesteśmy dwie rude Białorusinki tutaj, żeby z wami pogadać na tak naprawdę bardzo, bardzo ważny temat. Jestem dzisiaj ze swoją przyjaciółką tutaj, z osobą, która mnie fascynuje chyba najbardziej ze wszystkich osób, których znam, i to jest najlepsza przyjaciółka, którą mam, i jest najbardziej silną dziewczyną. Masza. Cześć. Szczerze mówiąc, wolę, kiedy na mnie mówią Mari. Okej. O nie, nie jesteśmy już więcej przyjaciółkami, o Boże. Jesteśmy, kocham cię bardzo. Więc, no tak. Dalej. Dzisiaj mamy bardzo poważny temat dla rozmowy, ponieważ Białoruś trochę zniknęła z radarów informacyjnych, odkąd się zaczęła wojna z Ukrainą, i to w żaden sposób nie znaczy, że jesteśmy ważniejsi niż Ukraińcy czy coś w tym stylu. Nie, właśnie tak jakby o tym będzie nasza rozmowa, że jesteśmy na równi, działamy na równi, działamy teraz na rzecz Ukrainy, bo po prostu mamy w serduszku chęć pomagać ludziom, którzy są w potrzebie, i właśnie to robimy. Dzisiaj chcielibyśmy zacząć, ja bym chciała szczególnie zacząć od tego, jak poznałam Maszę, i to było w 2020 roku, kiedy już mieszkałam parę lat w Polsce i szczerze mówiąc, nigdy się nie zajmowałam polityką, nigdy się nie interesowałam polityką, ani nie siedziałam w tym, i to był mój pierwszy protest, na którym byłam ever. I nigdy nie zapomnę, bo to był właśnie dzień, kiedy ją zobaczyłam, kiedy ciebie zobaczyłam, może tak będzie lepiej, po prostu mi będzie tak wygodniej. To był dzień, kiedy przyszłam na ten protest, i to było w centrum Krakowa, to było obok sukiennic, i przyszłam tam totalnie sama, bo nie znałam wielu osób z Białorusi w Polsce, wtedy się nie trzymałam z rosyjskojęzycznymi osobami, i nigdy nie zapomnę, jak zobaczyłam, jak było światło, świeciło słońce, było bardzo dużo ludzi, i zobaczyłam dziewczynę, która miała przerudę włosy, i to byłaś ty, i byłaś zawinięta w naszą flagę, biała-czerwona-białą. I w momencie, kiedy zobaczyłam, jak biegasz tam po prostu między ludźmi, rozdajesz jakieś papierki, nie wiem, w sumie w zasadzie nie wiem, co ty tam rozdawałaś. Jezu, weź, misiu. Kocham cię naprawdę mocno. A w momencie, jak zobaczyłam, jak ty to robisz, to szczerze, wtedy w moim sercu coś kliknęło. Muszę też się popatrzeć zaraz. Wtedy w moim sercu coś się kliknęło i zrozumiałam, że ja chcę być nią, ja chcę być na nią podobna, chcę robić też to samo, chcę też pomagać ludziom i chcę też tak jakby być częścią tego wszystkiego. I tak, żebyście rozumieli, nie gadaliśmy od tamtego czasu, śledziłam ją na Instagramie, nie byliśmy ani sobie bliscy, ani nawet się nie znaliśmy. I jak się zaczęła wojna, byłam w Grodnie, byłam w domu w Białorusi i zobaczyłam na Instagramie, że Mary zrobiła centrum pomocy uchodźcom, centrum pomocy, w którym po prostu ludzie sobie znajdują do tej pory wszystko, co potrzebują, i mają przewiele, mają mają spore wsparcie, i ten centrum robi naprawdę spore rzeczy. Też się zrobiłam emocjonalna strasznie. W momencie, w dniu, kiedy się zaczęła wojna, zobaczyłam na Instagramie to i pojechałam do Polski. Wróciłam do Polski, spakowałam się, tak żebyście rozumieli, spakowałam się w godzinę i pojechałam tylko i wyłącznie z myślą, że mam być tam i mam jej pomagać. I od tamtej pory jestem w sumie obok i wspieram i pomagam, i to jest moja chyba najlepsza decyzja w życiu, którą robiłam. I chcę, żeby Masza teraz opowiedziała, chcę, żebyś ty opowiedziała, jesteś okej? Okay? Jesteś tak w stanie rozmawiać? Tak, okej, okay, dobrze. Chcę, żebyś opowiedziała, jak to wszystko się zaczęło u ciebie, od kiedy się zaczęło, od czym faktycznie się zajmowałaś. Chcę, żebyś wszystkim powiedziałaś, na ile wspaniałą osobą jesteś i jak wiele rzeczy robiłaś, bo ja o tym wiem, ale ja uważam osobiście, że wszyscy powinni o tym wiedzieć. Nie wiem, jestem po prostu osobą. Nie mogę powiedzieć, że jestem taką wspaniałą osobą, jak ty mówisz. Jestem po prostu osobą, która nie potrafi po prostu żyć i patrzeć na to, co się dzieje obok nas. Świat jest brzydki, świat jest okropny i bardzo mnie przeraża. Ty powiedziałeś, że nigdy za bardzo się nie interesowałaś polityką.
Nie było Zawsze na się odwrót. bałam po prostu. Zawsze się bałam, bo tak jestem nauczona, bo wiele osób w Białorusi po prostu się boi. No właśnie, u mnie było na odwrót. Jakoś od samego dzieciństwa byłam bardzo zaangażowana. Jakby jestem w ogóle z rodziny wojskowych i nie jestem dumna z tego powodu, bo być wojskowym na Białorusi to znaczy być zabójcą. Tak uważam. I cały czas się kłóciłam na przykład z rodzicami, ponieważ już w wieku 13 lat pisałam artykuły na temat na przykład Majdanu w Ukrainie, na temat tego, że mi się nie podoba władza Łukaszenki. Interesowałam się bardzo historią i w wieku 13 lat napisałam artykuł o tym, jak bardzo wspieram to, co się dzieje na Ukrainie, w Ukrainie, bardzo przepraszam, w tamten moment, wtedy był Majdan. Jak bardzo jestem dumna z Ukraińców, jak bardzo po prostu czekam na ten moment, kiedy będę mogła też wyjść na ulicę i głośno zakrzyczeć żywie Białoruś. I wtedy przyszłam do szkoły następny dzień, byłam dzieckiem, kurwa, i zaprosili mnie do gabinetu dyrektora, zabrali mnie z zajęć z matematyki. A w gabinecie u dyrektora był pan z milicji, który mi bardzo jasno powiedział, że jeśli ja nie przestanę robić to, co robię, moja rodzina pójdzie do więzienia, ja się nie dostanę do żadnej uczelni i w sumie będę miała przerąbane. Czy tego życzę sobie swojej rodzinie? Absolutnie nie. Mogłabym się obrazić i na zawsze zapomnieć o tym, co robię, w ogóle zapomnieć o swoich zainteresowaniach i zapomnieć o tym, co to jest biało-czerwona-biała flaga. Ale nie. Ja strasznie się wkurwiłam i mogę powiedzieć, że takie mocne wkurwienie to jest rzecz, która zawsze dawała mi dużo energii. Taki zapał. Tak, właśnie złość to jest moja najlepsza emocja, ja tak uważam, bo tylko kiedy jestem zła, wkurwiona i wściekła, tylko wtedy mogę działać. I już wtedy sobie stwierdziłam, że kurwa nie zostanę tutaj, jeśli nie mogę tutaj robić to, co chcę robić. Będę robić to może w innym miejscu, ale zmienię kurwa ten system, bo mi to nie pasuje. Bo ja kocham ten kraj, kocham swoją historię, kocham swoich przyjaciół, kocham swoją rodzinę i nie pozwolę na to, żeby ktoś przychodził do dziecka, którym jestem i mówił o tym, że cała jego rodzina pójdzie do więzienia. Nie mogę na to pozwolić. No i przeprowadziłam się do Polski po ukończeniu szkoły. Jakby nadal się interesowałam polityką, cały czas obserwowałam, co tam się dzieje u nas. Tutaj przychodzi rok 2020. Wybory na Białorusi. Ja jadę do Warszawy. Jadę do Warszawy o 4 nad ranem, ponieważ myślałam, że będę mądrzejsza od wszystkich. Kurwa, przyjadę o 4 nad ranem, tam nikogo nie będzie. Będę pierwsza i zagłosuję. Zagłosuję nie za Łukaszenką. No i to było błędem, bo większość osób tam przyjechało jeszcze o 1. I tam już wtedy była taka kolejka. Tak, tam było ponad 1000 osób już o 4 nad ranem. Ja już wtedy zrozumiałam, że no, będzie ciężko. I wszędzie byli ludzie. Ludzie byli, nie wiem, z flagami naszymi. Śpiewali piosenki po białorusku. Rozmawiali ze sobą po białorusku. Dzielili się jedzeniem. Opowiadali jakieś fajne historie. Po prostu mówili o tym, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy coś się zmieni. Tak, wszyscy mieliśmy nadzieję wtedy, że faktycznie da się to zmienić w końcu. No, byłam w tej kolejce i niestety mijały godziny. Już pamiętam, że była 9, później była 11. I ja rozumiem, że no, nie trafię. Przyjechać o 4 było głupim pomysłem, bo nie trafię. Zbyt dużo ludzi, a nasza ambasada białoruska wpuszczała jedną osobę na godzinę, max dwie. To jest przerąbane. Wiem, pamiętam. I to jest strasznie niesprawiedliwe. Znaczy, jakby kiedy zobaczyliśmy, co tam się dzieje, bardzo się wkurmiliśmy z innymi osobami, których też tam poznałam, z białoruskiego domu i stwierdziliśmy sobie, że okej, ziomeczki, my tutaj zorganizujemy sobie swoje wybory, alternatywne. I pod ambasadą białoruską postawiliśmy takie duże pudła,
Ja sobie siadłam przy stole, jeszcze kilka osób też siadło przy stole. Było bardzo głupim pomysłem nie brać żadnego kremu przeciwsłonecznego, ponieważ byłam taka czerwona, po prostu tak się spaliłam, mam jeszcze taką delikatną skórę, bo było takie słońce, że masakra. No i siedzieliśmy sobie, do nas podchodzili osoby, bo wiedzieli już wszyscy, że raczej nie trafią. I my spisywaliśmy ich dane z paszportów. Ludzie głosowali do naszych skrzynek, rzucali, na kogo oni głosują. Kiedy się skończyły osoby, zaczęliśmy liczyć. A no i co? Było tylko 3 osoby, kurwa, które zagłosowali na Łukaszenko. Szczerze, jestem zdziwiona, że nawet 3 osoby się znalazły. Tak, znalazły się. Osobiście za całe życie nie spotkałam żadnej osoby, która by była Były 3 osoby, ale jedna z tych osób później podszedła do mnie i powiedziała, że kurwa mać, nie tam postawiłam, nie tam, nie za niego chciałam głosować, to była pomyłka. Nie tam po prostu, przepraszam, jestem niewyspany i tak dalej. No więc tak, ale później wyszła osoba z ambasady białoruskiej i powiedziała, że kurwa, 80% osób. Mówię tak, kurwa, licz jeszcze raz, co to jest? Zaczęliśmy krzyczeć hańba, nie wypuszczaliśmy ich po prostu z tej ambasady. No i później podali inne jakby dane, ale i tak widzieliśmy, że to nieprawda. Byliśmy wściekli i na zawsze zapamiętam, jak już wychodziłam spod tamtej ambasady i powiedziałam tym osobom, z którymi robiliśmy te alternatywne wybory, że fajnie, myślę, że zmienimy ten świat. Kiedyś zmienimy ten świat. A oni mi mówią, nie, już zmieniliśmy świat. I już dzisiaj wygraliśmy. Nieważne, co tutaj się odpierdalało, my już wygraliśmy. I za nami jest świat, i za nami jest prawda. Byłam bardzo, bardzo pod wrażeniem. Poszłam sobie na dworzec, pojechałam do Krakowa, no i w nocy zaczęło się odpierdalać. W nocy zaczęli strzelać, w nocy do mnie już dzwoniła moja przyjaciółka z Mińsku i mówiła o tym, że jej chłopak ma złamane żebra, a jej wyrwali taki ogromny po prostu kawałek włosów z głowy, ma krew, uciekali jak mogli. Ale wierzą i jutro znowu wyjdą. I chuj z tymi żebrami połamanymi. Będzie sobie siedział w szpitalu, ale za tydzień znowu wyjdzie. A jutro wyjdzie ona, i wyjdzie jej siostra, i wyjdzie jej matka. I wszyscy oni wyjdą i będą walczyć. Bo niech napierdalają nas, niech nas niszczą, niech nam robią wszystko, co tylko chcą. Ale my, kurwa, nigdy w życiu nie damy im sobie wmówić, nam mówić, że prawda nie jest za nami, bo prawda jest za nami. I my przewalczymy i zrobimy wszystko, żeby cały świat wiedział o tym, że prawda jest za nami. Taki był nasz cel i taki on jest nadal. Sami wiecie, co się odpierdalało dalej. No, było bardzo strasznie. Mam znajomych, którzy niestety nie przeżyli. Niektóre osoby bardzo lubią mówić o tym, że a, co tam Białorusini prawie nie walczyli, wychodzili z kwiatami. Tak, wychodziliśmy z kwiatami. Z kwiatami wychodzili babci. Bo z czym wy chcecie, żeby babci wychodzili z siekierą, czy z czym? Ale też walczyliśmy, mieliśmy barykady. Ale sprawa jest w tym, że białoruski OMON jest przerąbany i szczerze mówiąc, te protesty były nie tylko przeciwko Łukaszence, a też przeciwko Putinowi. Bo już wtedy nasz kraj był pod okupacją. To było tak, jasne widać. Tak, żebyście rozumieli, to nie, Białoruś jest bardzo, bardzo małym krajem, prawie taka sama jak jeden Kijów. I wyszedł cały nasz kraj, dosłownie cały kraj był wtedy w Mińsku, był wtedy w centrum Mińska i nie tylko jestem z Grodna i całe moje miasto też było drugim miastem wśród białoruskich miast, które wychodziło i które protestowało, ale to nie była tylko nasza policja, to nie był tylko nasz OMON. To byli w większości po prostu Ruscy. No, to prawda, niestety. I słyszałam to od wielu moich znajomych. Pamiętam, jak gadałam z moim ziomeczkiem i ja mówię mu, no jak tak, jak kurwa tak, nas jest więcej. Ja to widzę. On mówi, no nas jest więcej. A czy ty myślisz, że nas biją nasi? Ja mówię, co?
On mówi, no dzieci mnie bili nogami, uciekłem, ale to nie byli nasi. On mówi, ja u niego się zapytałem w twarz, skąd ty jesteś? Jesteś z Mińsku? Ja człowiek nawet nie potrafię rozmawiać po białorusku, on kurwa nawet nie rozumie nic, bo no, nie był to Białorusin. To było po prostu no, oczywiste. I no, to było przerąbane, ale najważniejsze jest to, że my pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi walczyć. I szczerze mówiąc, tylko czekam na ten moment, kiedy znowu wyjdziemy. Tylko tym razem już nawet babci nie wyjdą z kwiatami. Nikt z nas, kurwa, nie wyjdzie z kwiatami. I już nie oni nas będą bić. Dziękuję, że poprawiasz mi łasy. Bardzo proszę, kochani. Mam znajomych, których gwałcili. Chłopaków. Gwałcili butelkami, gwałcili tymi pałkami policyjskimi. Mam znajomych, którzy trafili do Okrestina. Jeśli ktoś nie wie, to proszę sobie wygooglować, co się odpierdalało na Okrestina. I najlepsze w tym tylko to, że nawet po tym wszystkim nie tracą wiary. I myślę, że to jest najważniejsze, co trzeba wiedzieć o Białorusinach. Jeśli popatrzeć na naszą historię, cały czas nas próbowali zabić, cały czas u nas próbowali zabrać naszą kulturę, nasz język. I szczerze mówiąc, to prawie się udało. W sumie język białoruski jest prawie martwy, ale my to zmienimy. I już to próbujemy robić. I szczerze wierzę w to i po prostu nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić za tą prawdę. Jeśli muszę umrzeć za tą prawdę, to ja umrę. Ale wiem, że ta prawda jest za nami i wiem, że my przewalczymy i damy sobie radę, bo Białorusini to jest niesamowicie silny naród. I ja to widzę, patrząc na moich znajomych. Dobra, nie będę mówić o mojej rodzinie, bo już nie jest bezpieczna. Moja matka teraz jest tutaj w Polsce, uciekła w ostatniej chwili, dlatego że jest moją matką. No i no jest naprawdę bardzo niebezpiecznie. O wielu rzeczach po prostu nie mogę rozmawiać, niestety, bo boję się o życie moich bliskich. A jeśli chodzi o protesty, na drugi dzień już się włączyłam i zaczęłam współpracować z jedną organizacją i zajmowałam się, że tak powiem, koordynacją. Byłam tutaj, ale siedziałam na Telegramie w grupach różnych dzielnic Mińsku. I moim obowiązkiem było po prostu mówić ludziom, gdzie trzeba się chować, mówić hasła do budynków, żeby można było się schować, kiedy biegnie za tobą OMON. Ludzie się chowali w mieszkaniach obcych ludzi, ale i tam się wpierdalał OMON i bił po prostu każdego, tego, kto schował tych osób też. No i po prostu moim obowiązkiem było zrobić wszystko, żeby tych osób próbować chronić i mówiłam im po prostu, gdzie trzeba się zbierać, do którego miejsca trzeba uciekać w tej chwili, gdzie lepiej nie iść w tamtej chwili. No i na tym polegała, że tak powiem, moja praca, ale to nie było pracy, to było moje życie. No. Później robiłam jeszcze dużo innych rzeczy. A później jakoś wszyscy się zmęczyli, ale tak naprawdę po prostu nie do końca się zmęczyliśmy, tylko czekamy na odpowiedni moment. I naprawdę. Wtedy tak uszczelimy, że każdy będzie, kurwa, w szoku. Naprawdę. No, później... chciałabym powiedzieć, jak się dowiedziałam o tobie. Te protesty w Krakowie. No tak, chodziłam na te protesty w Krakowie. Pomagałam nawet je zorganizować. I ja ciebie tam zobaczyłam po raz pierwszy. Wtedy, ale sobie pomyślałam, jaka ładna dziewczyna. No, nie będę z nią gadać, pewnie jest suką. Jak zawsze tak jest. No,
I później parę dni minęło i napisał do mnie mój najlepszy przyjaciel, że w Krakowie jest jeszcze jedna dziewczyna, która prawdopodobnie działa tak samo jak ty mnie, jak ja, bo on obserwował cię na Instagramie i widział, że ty cały czas coś rzucałeś. Tak. No i podesłał mi po prostu twoją stronę i ja tak, o, pamiętam ją, ale ona jest pewnie suką, nie będę z nią gadać. No i jakoś tak to było. A, спасибо. Później się zaczęła wojna w Ukrainie. Jak się rozpoczęła wojna w Ukrainie? Ja spałam w nocy i o 4 nad ranem do mnie dzwoni moja przyjaciółka z Kijowa. Ja odbieram i słyszę, Mari, jest przejebane. Ja mówię, co? Ona, no strzelałem pod domem, siedzę kurwa pod łóżkiem, nie wiem, czy będziemy mieć prąd, nie wiem, czy będę mogła do ciebie dalej dzwonić, nie wiem, czy będę miała internet. Jest mi po prostu w chuj strasznie, nie wiem, co mi robić. Najmniej proszę swój adres w Polsce i swój polski numer telefonu. Ja spróbuję przyjechać, nie wiem, cokolwiek, bo po prostu jest kurwa strasznie. I no i co? Do widzenia, sen. Ja zaczęłam sobie po prostu obserwować, co się dzieje. I już pierwszy dzień udało mi się zorganizować kilka samochodów, które pojechali na granicę i odebrali osób z granicy, które uciekali z Ukrainy i przywieźli tutaj do Krakowa. Ja sobie na Instagramie zrobiłam jakby taki post, że jak macie jakikolwiek problem, po prostu piszcie do mnie, dzwońcie do mnie, jestem zawsze pod telefonem, ja nie śpię. I coś sobie wymyślimy. Osób przyjeżdżało dużo, ja na początku pomagałam z mieszkaniami, pomagałam ze wszystkim w sumie, z ubraniem, z jedzeniem, jakby pomoc nawet prawna, po prostu absolutnie wszystko. Pierwsze tygodnie, no tam nie było snu, tam nie było żadnego jedzenia, tam były tylko energetyki i kawa i miliard tysięcy po prostu telefonów. Tak, no i później zaczęli jeździć już takie większe ode mnie ilości samochodów pod granicę. Ja wrzucałam sobie na Instagram informacje takie najbardziej aktualne z granicy, co tam się odpierdala. A nawet był taki moment, kiedy z Krakowa ode mnie ruszyło 30 samochodów. A, no i spoko. Odbieraliśmy sobie ludzi, pomagaliśmy tutaj ludziom. I później zacząłeś pomagać ty. Przyjechałeś ty z Białorusi. I ja pamiętam, jak ty do mnie napisałeś, Mari, kurwa, potrzebujesz snu, ja wszystko ogarnę, uspokój się. Ja tak, nie, spać my będziemy potem, teraz my ratujemy świat. Więc później ale spaliśmy obie. No i ja zaczęłam je po prostu pomagać i wtedy ja zrozumiałam, że to nie jest żadna suka. To jest bardzo fajna, miła dziewczyna i bardzo mi przykro, że wcześniej się nie zaprzyjaźniliśmy, bo naprawdę... W trakcie tej pomocy bardzo dużo rzeczy się działo. Czasem było bardzo ciężko i cieszę się, że miałam obok taką Ksenię, która czasem ratowała mi dupsko, szczerze mówiąc. No nie, powiesz, no co ty? Nie, ja nie płaczę, coś mi trafiło do oka. Będziemy płakać, kiedy będziemy otwierać szampany, kiedy umrze Łukaszenko, ale od szczęścia. Na razie nie, żadnych łez. Ja też się postaram nie płakać. Spoko, okej. No. No i teraz, jak już mówiliśmy, powstała w Krakowie fundacja, którą prowadzę jeszcze z dwoma fajnymi osobami. Nazywa się Fundacja Community Works. Przedtem byłam sama, zmieniałam dużo lokali, zmieniałam dużo osób, które mi pomagali. Ludzie po prostu przychodzili, wychodzili, przychodzili, wychodzili. Ale jakoś to się nadal trzyma, nadal pomagamy. I uważam, że kiedy zaczęłam pomagać, to znalazłam swój sens w życiu. Mam pytanie szczególnie, w sumie prywatne, bo nigdy cię o tym nie pytałam. Czy kiedykolwiek myślałeś nad tym, że ta pomoc, którą organizujesz, że ona nabierze aż tak wielką skalę? Oczywiście nie. Kochana, coś ty. Ja myślałam sobie, że będę sobie pomagać tam, no... jakimś osobom, że na Instagramie coś napiszę, zadzwonią do mnie jakieś znajomi, może rodzina znajomych, tak, a później były telefony takie, że dzień dobry pani Mari, jestem tym księcem, ten świecienik. Księc, no. Księcem z Lublinu. Mamy tutaj kościół, no i przyjechało tutaj dużo Ukraińców i dali mi do pani numer. Ja tak,
Okej. No i tam dziękuję pani bardzo. My tam całym kościołem w ogóle stawimy świeczki za pani zdrowie. Bardzo jesteśmy wdzięczni. Pani jest super. Modlimy się o pani. No czy mogłaby pani tam pomóc tam takie rodzinie? Później pomogą tej rodzinie. Później na następny dzień telefon z Charkowa. Dzień dobry, pani Mari. Dostałam ten telefon w sklepu od pani, która sprzedaje u nas chleb. W ogóle wszystkie sklepy są pozamykane, a ten jeszcze nadal jest otwarty. Dała mi do pani numer i powiedziała mi, że może pani mi pomóc przyjechać jakoś do Polski. Czy pani mogłaby mi pomóc? Ja tak, kurwa, oczywiście, że tak. Czyli pomagałaś nawet osobom w Ukrainie, nie tak, tylko tutaj w Polsce. No oczywiście, że tak. No. Wiesz, ja o tym osobiście wiem, bo przy tym wszystkim byłam, ale warto też powiedzieć, bo to, jak wielką skalę nabrała pomoc, którą robisz i organizacja, którą stworzyłeś, dla mnie to jest niesamowite. Jestem tak niesamowicie dumna z ciebie, że tak się zaangażowałaś w to. Pamiętam moment, jak przyjechałam, jak ty nie spałaś, jak ty wyszłaś tak zaspana, że po prostu ja myślałam wtedy, że się popłaczę, bo wiedziałam, że już jest taki stan, że już bardziej chyba się nie da, ale jak później sama ogarnęłam, że da się bardziej. No, da się bardziej i da się. Tak, zawsze da się. Zawsze da się. Ale to, że nawet na Ukrainę dawałaś radę pomagać nawet tam, to jest moim zdaniem no niesamowite. Nie znam żadnego Białorusina, który by tak pomagał. Może nie znam, ale to, że osobiście znam taką osobę i że nie jesteśmy z tego kraju, to też wiele znaczy tak naprawdę, że po prostu przez to, co się działo na Białorusi, co się dzieje nadal na Białorusi, jesteśmy w stanie zrozumieć, jak ważne jest pomagać, jak ważne jest nie poddawać się i po prostu walczyć dalej. Iść do przodu. No, to prawda. Szczerze mówiąc, ja nie oczekiwałam, że to będzie aż takie wielkie. Nigdy tego nie oczekiwałam, ale kiedy zobaczyłam, że to jakoś rośnie, to ja tak, no okej, poradzimy sobie, no co. Czym więcej ludzi, tym więcej przyjaciół. Więc działamy. Jakoś to wyszło wszystko przypadkowo, ale cieszę się, że tak wyszło. Bo teraz możemy pomagać i dawać tą pomoc, której niestety myślę, że nie dostaliśmy my, kiedy tego potrzebowaliśmy w tej skali, którą przynajmniej oczekiwaliśmy. Jakby kiedy wszystko się działo na Białorusi, też byli uchodźcy. Też tym się zajmowałam. Pamiętam, jak sama jeździłam po różnym adresom w Krakowie i zbierałam ciuszki dla uchodźców z Białorusi, jak dzwoniłam do tych domków, gdzie oni mieszkają, jak mi opowiadali o tym, że są niemowlęta, które bardzo potrzebują chociaż jakieś dywany, bo jest kurwa płytka na podłodze i jest zimno, i zima, nie ma nawet ocieplenia. Jakby to było bardzo straszne i niestety nikt za bardzo nie był chętny pomagać. Jakby byli Białorusini, którzy pomagali, no ich też nie było tak dużo. A myślę, że to przez to, że może tak nie była nasza sprawa tak bardzo nagłośniana. Nie wiem, szczerze mówiąc, w czym jest problem. Jakby usłyszałam nie tak dawno coś takiego, jak wojna w Ukrainie to problem całego świata. A problem Białorusi to jest problem tylko Białorusinów, ponieważ to jest problem jakby w samym kraju. Nikt inny na was nie napadał. Ale myślę, że to nie jest tak. Problem Białorusi to też jest problem po prostu ludzkości. Nikt na nas nie napadał, ale mamy, przede wszystkim. Mamy kurwa potwora, który obok nas siedzi, rządzi i no po prostu jesteśmy w łapach tego potwora i nie możemy z nich się wybrać. Ale na pewno to nie jest tylko nasz problem. Więc cieszę się, że tutaj jestem, cieszę się, że tutaj siedzę. Mówię o tym, że mi jest przykro, że nie dostaliśmy wtedy takiej pomocy, której by chciałam, żeby dostaliśmy, ale mam nadzieję, że ja myślę, jestem... że to idzie wszystko na zmianę. Tak, myślę, że bardzo dobrze, że tutaj siedzę, ponieważ jestem jakimś przykładem tego, że nawet jak naród dla ciebie jest w sumie obcy, chociaż mam tam przyjaciół, ale no, by the way, i tak musisz jakby pomagać, nawet jeżeli to nie jest twój naród.
Myślę, że jestem dobrym przykładem tego. Jak ktoś tego potrzebuje. Powiedz mi proszę, jak działa twój centrum? Czego potrzebujesz, jak ludzie mogą pomóc, wesprzeć, co mogą zrobić, jeżeli ktoś się znajdzie chętny na to? O, tak, bardzo będę wdzięczna, jeśli znajdzie się ktoś chętny na to. Zapraszam bardzo do mnie, możemy razem się napić herbatki i porozmawiać o tym, jak będziemy zabijać moskalej. No co, bardzo będę wdzięczna, jeśli przyniesiecie jakieś produkty, szczególnie takie, które można przechowywać nie w lodówce, ponieważ lodówki nie mamy, ale mamy bardzo dużo rodzin, codziennie bardzo dużo rodzin i w chwili obecnej to są rodziny, które przyjeżdżają z miasta, z których nie dało się po prostu wcześniej wyjechać. Jakby dzisiaj jeździłam do dziadka z Mariupola, który opowiadał o tym, jak psy mu przynosili w zębach ludzkie ręce. No, więc jedzenie naprawdę jest bardzo potrzebne. Też są bardzo potrzebne środki higieniczne, typu podpaski, no, szczoteczki do zębów, nie wiem, szampony, no wiadomo, takie podstawowe rzeczy. I teraz szczególnie jest ogromna potrzeba w ciepłych ubraniach, ponieważ zima się zbliża, jest już coraz zimniej, osób jest coraz więcej. Ciepłe ubrania dla dzieci, dla starszych osób, dla kobiet, dla mężczyzn, bo mamy różnych naprawdę ludzi. A... Tak naprawdę wszystko się przydaje, bo wiele osób też myśli, że jeżeli to, co piszemy na przykład na swoim Instagramie, jakiś rozmiar powiedzmy, jako przykład podam po prostu to, że szukaliśmy teraz do tego dziadka jakieś ciepłe ubrania, to wiele osób na przykład szczególnie do mnie napisało, że oni niestety nie mają tego rozmiaru, który my podaliśmy, ale tak naprawdę jest potrzebne wszystko, bo my i dziewczyny w centrum to wszystko sortujemy i później każdemu coś się znajdzie, więc tak naprawdę, jeżeli macie cokolwiek do oddania, to wszystko się przyda i wy tak naprawdę, no nie oszukujmy się, w jak największej ilości. No tak i naprawdę muszę osobno powiedzieć o tym, że bardzo potrzebujemy skarpetki i bieliznę i pościeli, poduszki, kołdry, a też są bardzo potrzebne ręczniki, bo no nie... Mało kto mieszka tutaj w hotelu albo w hostelu, jakby ludzie nie mają nic, przyjeżdżałam po prostu z plecaczkiem. Tydzień temu przychodził jeszcze jeden dziadek, który przyszedł po prostu w klapkach na gołą nogę i mówił o tym, że tak przyjechał, no nie ma nic innego. Jak jest zimno, to po prostu stara się nie wychodzić z domu. I dostał od nas jakieś takie adidasy z dziurą i był naprawdę mega szczęśliwy. Byli o dwa rozmiary większe od jego nogi. Nogi? Tak. Jeszcze osobna rzecz. Teraz zaczynamy robić siatki maskujące dla żołnierzy, więc bardzo potrzebujemy ubrań starych, nawet zniszczonych, jeśli tam na ubraniu jest dziura, plama, cokolwiek. Nieście, naprawdę wszystko chcę, wszystko zabiorę, wszystko potrzebuję. Białe, ciemne kolory, haki. Z czego to ma być zrobione? Co to ma być? Po prostu ubrania, nieważne z jakiej kolor tkaniny. My będziemy robić te siatki. Okay. Chodzi o to, że ty jakby kroisz te ubrania, mm-hmm. takie paski, mm-hmm. no i później już sobie... To. Tak, okay. tak. Jeszcze i są... jeszcze robimy teraz też świeczki okopowe dla żołnierzy. Dla tych świeczek potrzebujemy bardzo puszki spod jakichś konserw, na przykład jak zrobiliście sobie sałatkę jarzynową. Czyli jak słyszycie, nawet śmieci się przydadzą. Tak. Jak zjedliście sobie sałatkę jarzynową, to nie wyrzucajcie puszka spod groszku, a tylko przynieście mi i ja będę naprawdę bardzo szczęśliwa, że dostałam taki fajny prezent. I pomijając te puszki, też przynoście proszę świeczki stare, nawet jak są już tam spalone i tak dalej, bo bardzo potrzebujemy parafinę, wosk. I no i co? No i sobie tam będziemy papierosy, to robić. Elektroniczne Aroma Kingi. Tak. Wszystkich ambasadorów w Polsce Aroma Kingów, a znam ich wiele, naprawdę wszyscy teraz to palą. Jeżeli wypalacie sobie takiego papierosa, tego nie wyrzucajcie, ponieważ się robią z nich powerbanki wojskowym i to jest bardzo, bardzo ważna i przydatna rzecz, więc też możecie przynosić do nas, możecie zbierać po znajomych. To nie jest ciężkie, to nie jest wydatne. W sensie dla was jest wydatne, ale wy tak to policie, więc po prostu nie wyrzucajcie tego.
a przenoście to nam i my już ogarniamy resztę i będziemy naprawdę bardzo, bardzo wdzięczni. Czasem, bo też wiele, wiele ludzi, też się sporo z tym spotkałam, wiele ludzi myśli, że jeżeli nie mogą pomóc finansowo, bo wiadomo też w Polsce nie jest najlepsza sytuacja teraz, jest inflacja i to wszystko, ale uwierzcie mi, uwierzcie nam, że czasem naprawdę pieniądz to nie jest najważniejsze, że czasem po prostu trzeba pomagać inaczej. Czasem potrzebny czas, czasem potrzebne są puste puszki albo wypalone aromakingi, cokolwiek. To jest, tak to działa, niestety. Nie widzieliśmy też o tym, ale tak to działa. Też osobiście nie widziałam. Zawsze wcześniej myślałam, że pieniądz się liczy najbardziej, ale to tak nie jest. No absolutnie tak nie jest i szczerze mówiąc, nigdy w życiu nie spodziewałam się, że będę aż tak się cieszyć starym męskim ubraniem w rozmiarze XL. Kurwa mać, naprawdę, jak dzisiaj ktoś przyniósł nam ten wór, ja na to patrzę i po prostu zaczęłam płakać. Nie ucieszyłam się tak żadnemu prezentu na jebane urodziny, na Sylwestra. Nic nie sprawiło tyle radości, jak ten worek z tymi męskimi ubraniami. Bo ja wiem, że przyjdzie ten dziadek, który miał klapkę na gołą nogę i będzie miał kurteczkę. No masakra, no co może być lepsze? No nic. Tak. Więc widzieć naprawdę tych ludzi, którzy odbierają te paczki z jedzeniem czy z ubraniami i są naprawdę wdzięczni za taki drobiazg, jakby się wydawało komuś, to jest niesamowite uczucie tak naprawdę i to jest, myślę, że to jest jedna z takich większych motywacji, dlaczego nadal to robimy, ponieważ to dla mnie osobiście, jak ja też jeździłam i pomagałam uchodźcom i też czasem to byli naprawdę absolutnie dla mnie niewartościowe rzeczy, w sensie pomagałam na przykład, nie wiem, ogarnąć jakieś dokumenty, czy poszukać mieszkania, nawet po prostu coś przetłumaczyć i ludzie po prostu płakali i mówili, że dziękuję, dziękuję, a ja sobie myślę, przecież to jest tak podstawowa rzecz ale tak to jest, ludzie naprawdę są w takiej sytuacji wdzięczni nawet za sam drobiazg, więc czasem po prostu naprawdę chcę udowodnić tym osobom, które to oglądają i którzy myślą sobie, że pomagać to jest ciężka robota i że coś tam, to tak nie jest. Naprawdę czasem po prostu trzeba zacząć, żeby zrozumieć, że to nie jest ciężkie i że to jest super uczucie, kiedy po prostu osoby, którym pomagasz, są tobie wdzięczne. Życzę każdemu tak. No, powiem tak, kiedy zaczęłam pomagać, znalazłam rodzinę. Taką ogromną rodzinę, że naprawdę nie spodziewałam się, że mogę kiedyś taką mieć. Miałam urodziny, nie dostałam jakichś fajnych słów od jakiejś takiej mojej prawdziwej rodziny albo starych przyjaciół, ale miałam po prostu bardzo ogromną ilość babć, które wysłali mi jakieś kwiatuszki z pszczółkami i napisali: Pani Maji, dziękujemy za wszystko, szczęścia, zdrowia i bogatego męża. Więc naprawdę to jest cudowne i często też dostaję jakieś wiadomości od jakichś babć, które mnie pamiętałam jeszcze z początku wojny, które do mnie piszą: Pani Maji, kupiłam dzisiaj ogórki po 4 zł, to było bardzo tanio, ja sobie zrobię i później do Pani zadzwonię, niech Pani do mnie przyjdzie na ogórki. Ja tak, ja pierdzielę. Zawsze marzyłam, żeby mieć babcię i teraz mam tyle babci w Krakowie. Każdemu tego życzę, więc naprawdę dołączajcie do nas i będziecie mieli bardzo dużo szczęścia i dużą rodzinkę. Możemy już kończyć. Nie, a Nobil. Jeszcze jedna rzecz. Chcieliśmy, troszkę nam się po prostu powiodła rozmowa, nie tak jak planowaliśmy, ale chcielibyśmy, to jest nasza taka osobista zachcianka, wspomnieć tylko o tym, że Premia Nobla nie jest za bardzo popularna wśród młodych ludzi szczególnie. Szczerze, nawet ja się nie bardzo wcześniej interesowałam tym, ale ja tylko powiem jedną rzecz króciutko, bo musimy już kończyć. Pogooglujcie sobie, kto dostał Nobla teraz, bo to jest białoruski pan, który zrobił tak wiele, że przepraszam za mój francuski, w pale się nie mieści. I pierwsza, tak żebyście rozumieli, dwie osoby w Białorusi dostali Premię Nobla i dwie osoby są ganione, tak można powiedzieć? Przez nasz rząd. Tak, prześladowane przez nasz rząd, czyli po prostu
osoby, z których Białoruś powinna być dumna. Białorusini są dumni, ale Białoruś nie jest. I to jest bardzo ważna rzecz, która opisuje Białoruś po prostu moim zdaniem najlepiej. Tak. I nie wiem, jak musimy już kończyć to, co chcę powiedzieć. Sława Ukrainie! Żywie Białoruś! Żywie Białoruś! Żywie i my jeszcze pokażemy tym skurwysynom, kto tutaj będzie rządzić. Jeszcze pokażemy im swoją prawdę i wszystkim damy kurwa po dupie. Bo ja czekam na ten moment, nie mogę się doczekać, tylko po to żyję. I po prostu szczerze wierzę w to, że sprawiedliwość niedługo przyjdzie i będziemy tutaj wszyscy polewać szampana za śmierć Łukaszenko i Putina. Więc tak. Do widzenia. Dziękuję. Dziękujemy.